ale nie pasujący. I przypominamy wam, że cały czas prowadzimy zbiórkę, aby tego potwora uruchomić i zbieramy w dalszym ciągu na chłodnicę. Także zapraszamy do materiału. To co, Radek? IS-2, IS-3, ISU? Którym dzisiaj? A może o armacie? D25T? Patrzcie, patrzcie jak ona długa. Normalnie... Odśnieżymy. Ze 6 metrów ma. Odśnieżamy. W ogóle bardzo ciekawa jest historia tej armaty, bo ona prawdopodobnie była używana jako armata szkolna do nauki ładowania w jednostce. Tak ją ładowali, że w pewnym momencie zaciął im się pocisk, a ładowali pociski drewniane do niej, żeby nie używać prawdziwej amunicji. Tak załadowali, że właśnie zaciął się, mniej więcej aż w połowie lufy. I tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić później. Więc armatę zakopali. Zakopali i dopiero jakiś czas temu przy budowie bodajże centrum handlowego została odkopana. Możecie ją teraz podziwiać na naszej ekspozycji. Znajduje się między ISem trzecim a ISem drugim. Zobaczcie, że ta armata była wyciągnięta z jakiegoś rozbitego wozu. Mamy tutaj ślady po odłamkach. I to jest od strony wewnętrznej, z strony wieży. Ta część jest schowana. A w ogóle czym się różni ta armata od armaty w ISU, czyli A19? Tak jak mówiłem, tu mamy całą obsadę wielką zamka i zamek, którego niestety tutaj nie ma, był półautomatyczny klinowy. Na końcu armaty jest hamulec wylotowy. Taki jak tu. I zobaczcie, że w zasadzie od tego momentu ta część jest schowana w wieży. Widać tylko to. Także tyle jeszcze siedzi w wozie. Zobaczcie, jaką mamy ciekawostkę. Drewniany pocisk. Wsadzony w łuskę. Takimi pociskami bawiono się już po wojnie. Służył do nauki strzelań, nauki ładowania. Dlaczego drewniany? Przede wszystkim dlatego, że były tańsze oraz to, że nie niszczyły lufy, nie niszczyły gwintu w lufie. Radek ma to potwierdzone u jednego czołgisty, który ćwiczył na takich pociskach. Dokładnie tak. Widać nawet tutaj pierścień wiodący. Widać różne takie rowki. Widać wytoczony zapalnik. Normalny pocisk. W obecnych czasach duża rzadkość.